To zaraz, no dajcie mi jakiś wynik. Według mnie Maj miał jakąś tam przewagę, miała więcej mięśnia ciała niż na... Dobra, tak więc wzorem, aby kontynuować grunwaldzką tradycję, te kilka minut dla pokazania, jak to wcześniej trwało. Już za chwilę rozpocznie się turniej. Mam nadzieję, że publiczność w miarę będzie nam przybywać, dopisywać i za chwilę rozpoczniemy zmagania w konwencji. Najpierw jeden na jeden, później pojedynkę dwójek, a wreszcie to, na co wszyscy czekają, walki grupowe, piątki i szesnastki. Ja będę w miarę rozwoju imprezy coraz więcej informacji podawał. Na razie informacyjnie, że już za chwilę chciałoby się powiedzieć, już za momencik pierwsza walka pojedynków rycerskich jeden na jeden już za chwilę przed naszymi oczami się rozpocznie. Za najważniejszą na Grunwaldzie imprezę, za lipcowe dni Grunwaldu, które to wójt od lat wspiera i dzięki niemu tego typu imprezy trwają. Mam nadzieję, że trwać będą. Tak więc jeszcze raz wielkie brawa dla pana wójta. Jestem pewien, że zgodnie z tradycją pól grunwaldzkich publiczność będzie nam coraz więcej tutaj narastać, coraz bardziej, coraz liczniej się zbierać, a podejrzewam, że wszystko zmierza ku głównemu punktowi, czyli ku walkom rycerskim. Państwo jako wójt gminy Grunwald w imieniu samorządu gminnego serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym turnieju. Witam przede wszystkim głównych bohaterów naszego spotkania, rycerzy, którzy tutaj oczywiście przybyli. Życząc im tutaj oczywiście wszystkim zwycięstwa w walkach. Państwu życzę pięknej pogody, na razie mamy piękną. Życzę jak najlepszych wrażeń dzisiejszego spotkania. Dziękuję organizatorom za wysiłek poświęcony w organizację tego turnieju. Czwarty turniej rycerski grunwaldzki uważam za otwarty. Przedstawiciel Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, kilka słów na rozpoczęcie. Ja witam serdecznie i pan publiczność. Proszę Państwa, przepraszamy za małe opóźnienie, ale tak bywa, jeśli wtedy przyjeżdżają z całej Polski, także za granicę. Kończymy w tej chwili badania archeologiczne w muzeum. Rozpoczynamy turniej rycerski. Kończymy badania, rozpoczynamy turniej rycerski, który jest jednocześnie eliminacją do rycerskiej kadry Polska. Już za chwilę nastąpią pojedynki indywidualne. Następnie rycerze będą walczyć w konwencji 2x2, potem 16 na 16 i 5x5. Także zmagania rycerskie będą widowiskować i z każdą chwilą emocje będą narastać. Proszę Państwa, zapraszam do kibicowania. Pojawią się drużyny rycerskie z całej Polski, ze Śląska, z Wielkopolski, Mazowsza, ale będzie także reprezentacja Banii Libanów. I chciałbym, żeby właśnie reprezentacja Banii Libanów miała szczególny dopis. Także około 14 rozłożą się walki grupowe i emocje będą narastać. Dziękuję. Marta Kupczyk oraz Maja Olczak obie przyjechały do nas z dalekiego Wrocławia i otworzą w regularnym pojedynku na równych zasadach pojedynek na razie między sobą, ale tak, która z nich wygra, przejdzie do kolejnej rundy, w której z pewnością zmierzy się już z rycerzem. Tam nie będzie miękkiej gry, nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Dziewczyny są znane z tego, że one nie oczekują żadnych forów i niejednego rycerza już na ziemię powaliły. Mam nadzieję, życzę im tego, aby również powtórzyły takie swoje wcześniejsze sukcesy, których jest niemało, ale to o tym za chwilę, jak nasze panie pojawią się
w ringu. Stała tutaj, wystawiła swoje najpiękniejsze panie, najbardziej bojowe, obiekt utalentowane, obiekt utytułowane medalami zdobytymi w tym roku na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Srebrny medal, srebrny i brązowy medal w tego typu walkach. Tak więc naprawdę rycerki z górnej półki już za chwilę otworzą walkę. Nie czekamy więc długo, niech obie pokażą, niech pokażą. A my czekamy na doping, proszę Państwa. Thank you.